Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku Na Poboczu, a dzisiaj wszystko, co powinniśmy wiedzieć o nowym Citroenie C5. Wielkie zmiany w Jaguarze, to jest nowa identyfikacja wizualna oraz nowa przyszłość. Nowy spalinowy Dodge Charger otrzyma nową skrzynię ZF, BMW już gotowe do produkcji nowego iX3 Neue Klasse oraz finalnie nowy chiński Japończyk, czyli Nissan N7. A to wszystko w najnowszym odcinku Na Poboczu, także już teraz zachęcam Was do subskrypcji i zaczynamy oglądać odcinek. Citroen wytrwale pracuje nad nową generacją swojego flagowca, czyli doskonale sprzedającego się dużego SUV-a C5 Aircrossa. Wiemy już o nim dość dużo, a teraz wszystko, co powinniście wywiedzieć na temat nadchodzącego modelu. Skoro wiecie już, że w planach Citroena jest konkurencja, jak równy z równym z również francuską Dacią i wskazuje na to nowa oferta Citroena C3 i C3 Aircross, którego test zresztą znajdziecie na kanale, ale także wskazują na to plany dotyczące następnej generacji C5 Aircrossa. Nowy model zadebiutuje już w przyszłym roku i ma charakteryzować się stylistyką mającą wiele wspólnego z nowym C3 oraz prototypowym Citroenem Oli. Pod kątem designu to ostatnio w trakcie trwania targów w Paryżu pokazywałem wizualizację przedstawiającą możliwy wygląd przyszłego modelu. Nie bez znaczenia jest też zaprezentowany podczas salonu koncept będący zapowiedzią flagowego SUV-a. Teraz w sieci można znaleźć wizualizacje wierniej oddające to, co nadchodzi. Wydaje się, że nowa generacja C5 Aircross będzie samochodem wyglądającym dzielniej i mężniej. To natomiast będzie zasługą kanciastych kształtów oraz nowoczesnego oświetlenia LED. Na atrapie chłodnicy pojawi się także nowe, minimalistyczne logo marki. Możliwe, że francuski producent stawia sobie na celowniku nową Dacia Bigster i zamierza z nią na poważnie walczyć. Niestety, pojawiają się teraz pogłoski o planach koncernu Stellantis na wprowadzenie nowego C5 Aircross do gamy jedynie w opcji elektrycznej, co zaprzepaści niewątpliwie szansę na konkurowanie z Dacią oraz z pewnością bardzo dotkliwie wpłynie na sprzedaż samochodu. Choć z jednej strony auto ma dysponować zasięgiem na poziomie 700 km według cyklu WLTP, to jednak jako model spalinowy sprzedawałby się z pewnością znacznie lepiej. Jak sądzicie, czy elektryczny Citroen C5 Aircross nawet z tak dużym zasięgiem byłby w stanie odnieść sukces porównywalny z dotychczasowym C5 Aircrossem? A teraz przechodzimy do Jaguara, który na ten moment robi sobie przerwę od produkcji spalinowych samochodów i daje sobie czas na stworzenie całkowicie nowego wizerunku, całkowicie nowego ja. Przeprowadzenie totalnego resetu wszystkiego, co znamy do tej pory, po to, by zaprezentować nowego Jaguara, Jaguara przyszłości. Z pewnością nowa twarz będzie szokiem dla purystów i miłośników marki. Marki o tak pięknej i długiej historii tworzenia samochodów sportowo-luksusowych. Marki, która w swoim zanadrzu miała fantastyczne, ryczące modele, jak produkowany do niedawna F-Type, czy F-Pace SVR, którego test publikowałem niedawno na kanale. Od teraz ma to być producent wyłącznie samochodów elektrycznych według nowej filozofii, z nową identyfikacją wizualną, nowym logo oraz kierowanym do nowej grupy klientów. I teraz spokojnie, nic na to nie poradzimy, a po co się denerwować? Oto nowe logo marki Jaguar. Oto nowy napis marki Jaguar. Oto nowa identyfikacja wizualna oraz banery reklamowe zapowiadające nadejście nowych modeli, a to jeszcze zakamuflowany samochód, który ma stanowić pierwszy z ultraluksusowych samochodów. Ultraluksusowych, ponieważ Jaguar ma zmienić grupę docelową oraz grupę konkurentów. Ma być teraz bardziej alternatywą dla Astona Martina, Bentleya czy Porsche, zamiast BMW, Mercedesa czy Audi. Pierwszym modelem będzie nowoczesna, luksusowa, sportowa i elektryczna limuzyna, która, jak zapowiada główny stylista marki, będzie niesamowicie piękna. Z kolei nowoczesne, minimalistyczne logo ma wyróżniać się swoją symetrią i powściągliwością. Zdaniem właścicieli firmy, Jaguar chce przywrócić własną tożsamość marki dla najbogatszych i jest to całkowity reset, przy którym trzeba wykazać się konsekwencją. Z pewnością to ostatnie słowo nadaje się tu w pełni. Jeśli zacieramy całą dotychczasową historię marki i rezygnujemy z tego, co naprawdę przyciągało, pięknych spalinowych silników na rzecz elektrycznych układów napędowych, to w czasach, w których większość marek bardzo żałuje swojego zwrotu w kierunku elektromobilności, może zakończyć się to spektakularną katastrofą. Trzeba zatem nieustraszenie podążać do celu, nie przejmując się głosami, że to nie ma prawa się udać. Jestem ciekaw Waszej opinii w tej sprawie. W ostatnim odcinku Na Poboczu mówiłem Wam, że wygląda na to, że będziemy świadkami przyspieszonego debiutu spalinowego Dodge Chargera, gdyż wszelkie dotychczasowe plany wprowadzenia nowego Chargera jedynie w wersji elektrycznej po prostu spaliły na panewce.
I rzeczywiście wycieka coraz więcej faktów dotyczących tego auta. I to szczęśliwie faktów technicznych. Tym razem w sieci zawrzało, ponieważ pojawiła się informacja dotycząca możliwej skrzyni biegu w nowym modelu. Otóż nowy Dodge Charger może dostać nową 8-stopniową skrzynię automatyczną ZF Torque Elite 8HP70 stosowaną w poprzednim Chargerze. Jest wystarczająco wytrzymała, aby wytrzymać moment obrotowy do 813 Nm. Na dodatek nadaje się do konfiguracji z napędem na obie osie. Niektórzy miłośnicy muscle carów mogą być jednak rozczarowani, ponieważ w nowym Dodge Chargerze nie pojawi się już manualna skrzynia biegów, dająca niemało frajdy. To bez wątpienia zmniejsza atrakcyjność tego modelu. Trwają prace nad dwoma wariantami nowego Chargera. Obie będą korzystać z tego samego podstawowego silnika Hurricane z podwójnym turboodładowaniem, który Jeep zaprezentował kilka lat temu. Wersja podstawowa zaoferuje 420 koni i 637 Nm, podczas gdy flagowa odmiana otrzyma 550 koni i 746 Nm. Oczywiście do czasu, aż nie wyjdzie wariant Hellcat. A teraz przechodzimy do Niemiec, gdyż pierwsze egzemplarze nowego BMW iX3 zjeżdżają z linii produkcyjnej. I jest to ciekawa informacja, ponieważ są to samochody zupełnie niepowiązane stylistycznie z niczym innym produkcyjnym, sprzedawanym do tej pory, produkowanym do tej pory przez BMW. Nowe BMW iX3 to pierwszy samochód cechujący się stylistyką oraz technologią nazwaną przez BMW Neue Klasse. Ma zwiastować nową erę samochodów elektrycznych marki, ale także nową erę stylizacji, gdyż zgodnie z zapowiedziami wszystkie samochody BMW otrzymają taką stylistykę. Modele iX3 będą produkowane w nowej fabryce na Węgrzech, a to zakład zaprojektowany od zera z myślą o wykorzystywaniu najnowszych rozwiązań. Póki co jest jeszcze dużo czasu do premiery nowego modelu, ale pojedyncze wyprodukowane sztuki zostały pokryte folią maskującą i wyruszają na drogi publiczne. Czas na finalny etap testów. Najbliżej jesteśmy premiery właśnie tego modelu, ale także nowej generacji BMW serii 3 oraz i3. Mają to być samochody zaawansowane i wyjątkowo wydajne. Z urzędu patentowego wyciekły także szkice prezentujące wygląd nowego modelu i rzeczywiście samochód będzie garściami czerpać z dawnych konceptów Neue Klasse, a zatem bardzo możliwe, że będzie wyglądać tak jak wcześniej Wam pokazywałem. Z przodu znajdą się ogromne poziome nerko-reflektory, a w dodatku w centrum kolejne mniejsze. Do tego ukryte klamki drzwi oraz zwiewna sportowa linia boczna SUV-a. Czy taki design sprawi, że BMW przestaną być nazywane przez niektórych nudnymi stylistycznie? A teraz na koniec auto z generatora, czyli nowy chiński Japończyk, który będzie produkowany tylko w Chinach i tylko na lokalny rynek. Oto przed Wami Nissan N7, który wygląda jak wszystko inne wyprodukowane przez Chińczyków. Na dobrą sprawę mogłoby to być Audi, NIO, Chang'an lub Avatr. Dlaczego? Bo zauważyliście zapewne, jak duże jest podobieństwo stylistyczne pomiędzy nowymi samochodami z Chin? Większość wygląda tak, jakby wrzucić je do Adobe Photoshopa i korzystając z funkcji AI pozwolić, by zaproponowała takie auto, ale nieco inne, żeby ktoś się nie pokapował, że to plagiat. I takim właśnie autem, ale innym, jest Nissan N7, czyli generyczny sedan, który na morzu wypełnionym SUV-ami i crossoverami ma być miłą odmianą. Nowy samochód elektryczny Nissana będzie produkowany w Chinach tylko i wyłącznie na rynek lokalny, został opracowany z partnerem Dongfeng i w ramach spółki Joint Venture, gdyby nie znaczek Nissana, to moglibyśmy spokojnie pominąć fakt, że to Nissan. Mierzy na długość prawie 5 metrów, przy rozstawie wynoszącym prawie 3 metry i pod kątem długości nadwozia jest mniej więcej taki jak Volkswagen ID.7, ale ma w środku mniej miejsca. Powiem Wam, że zastanawiam się, czy właśnie taką przyszłość rysowali nam przed laty futurolodzy. W tym momencie jesteśmy zalewani całą masą sztucznego kontentu generowanego przez AI. Po ulicach jeździ dużo, a pewnie będzie jeździć jeszcze więcej, chińskich samochodów, również wyglądających tak, jakby były generowane przez AI. No, jakaś ta przyszłość taka smutna się rysuje. Nie wiem, co o tym sądzicie. No, ale jeżeli przeszkadzają Wam chińskie samochody na polskich i europejskich ulicach, ja od razu mówię, że mnie nie przeszkadzają, ale w Parlamencie Europejskim jest dużo takich, którym przeszkadzają, no to co gdyby chińska marka spróbowała stać się europejską? Wtedy cła nie będą ich jakby dotyczyć, prawda? No i jak najbardziej. I Omoda ma na to sposób. Omoda pomyślała sobie, że skoro Parlament Europejski wjeżdża z cłami, no to oni mają na to sposób, a tym sposobem jest uczynienie z marki Omoda albo innej spółki europejskiego producenta. Rzecz dzieje się w Hiszpanii, a hiszpańska firma o nazwie EV Motor walczy o to, aby chińska marka stała się europejską. Jak to zrobić? No cóż, koncern zamierza wykorzystywać do produkcji swoich samochodów części produkowane lokalnie, zamiast ściągać je z Chin.
Oczywiście jest to odpowiednio uregulowane, zatem aby samochód chiński był europejskim, musi spełniać wyśrubowane normy. To jest w konkretnym procencie składać się z europejskich części. No, zatem wystarczy znaleźć tyle części, by ten warunek spełnić i już. Przydałby się nam kolejny Bareja, by wreszcie zrobić o tym misia na miarę naszych możliwości. No i o, i to koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki za Waszą obecność, za Waszą uwagę. No i w piątek widzimy się w nowym odcinku Na Poboczu. A Was zachęcam do subskrypcji kanału, jeszcze raz, i do oglądania innych materiałów, bo z pewnością wszystkich nie widzieliście. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.